Mam takie troszkę spóźnione info, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Miesiąc temu, czyli może nie tak bardzo dawno, ale jednak, no, miesiąc temu, stało się w community ogólnie światowym, globalnym, coś, na co czekaliśmy od 6 lat. Tak w zaokrągleniu 6, tam chyba 5,5 dokładnie, ale powiedzmy, że 6 lat. Osoba, która od tych prawie że 6 lat siedziała na top 1 globalnego mappingu, była największym, najbardziej subskrybowanym maperskim kanałem na świecie przez aż 6 lat. I nie muszę chyba tutaj dużo mówić, kto to był. Dużo osób już kojarzy, bo tyle jednak czasu. On był praktycznie cały czas, odkąd ja robię mapping. On był właśnie na najwyższym szczeblu. I mowa jest oczywiście o Base Bułgarianie. Od 3 lat nie stworzył żadnego filmu nowego i ma tylko 69 filmów, co jak na taką liczbę subskrybentów jest mało. Przez 6 lat ten bułgarski maper był największym maperskim twórcą. Taką, no, najbardziej też ikoniczną, bo kto by go nie znał wtedy, co nie? No dalej, to kto go nie zna? Ciężko, no wiadomo, są takie osoby, ale jak ktoś bardziej jest wtajemniczony w community, no to ciężko go nie znać, co nie? Ale to się zapowiadało od jakiegoś dłuższego czasu, bo spójrzmy sobie na przyrosty. Base Bułgarian od, nie wiem ile to jest do tyłu to robionego, roku, to jest rok do tyłu, od roku ma ciągle ujemny przyrost subskrybentów. Wyświetlenia na miesiąc poniżej 10 tysięcy, też szału nie ma. Ale zobaczymy sobie jeszcze tutaj, to on tutaj dokładniej. Aha, tu jest minus 100, minus 100. Aha, on od 3 lat ma ciągle ujemne saldo subskrybentów. Więc to się musiało w końcu tak stać. Te 3 lata temu miał nawet takie prawie 2000 subskrybentów więcej. I kto mógł tego Bułgara przegonić? Na to się już zapowiadało od jakiegoś czasu, tak jak mówiłem, i niektórzy. No, nawet o tym mówiłem w jednym filmie, gdzie przeglądałem mappingi zagraniczne. Znaleźliśmy tam takiego twórcę, który to było już praktycznie pewne, że wkrótce Base'a przegoni. I kto nim jest? A oczywiście Keef. 50 200 subskrybentów. Obecnie osoba, której po 6 prawie latach, no to podkreślał, udało się w końcu przegonić z Base'a. Zajęło to dużo czasu, ale gość ma 200 filmów, aż dużo więcej. Aktywnością nie powala, co prawda, ale jest wciąż aktywny. I wyświetlenia robi kolosalnym. Mimo, że ma, no, mało filmów wstawia, ale wstawia. On pewnie za jakiś czas znowu coś zrobi. Ja nawet nie jestem pewien, czy nawet sobie nie skomentował filmu jednego jakiś czas temu. O dokładnie tego, jak wygląda ukraiński mapping. Od najnowszych. Tak, 2 miesiące temu. Tylko, a tu nie napisał nic, że to, że nie jest ten Ukraińcem, bo wiem, że było parę osób, które mi pisało, że on nie jest dokładnie Ukraińcem. Na Ukrainie ten kij w Rosji jakieś szanse cofane nie istnieje. No. Zobaczmy sobie tutaj, bo on jest właśnie pół Ukraińcem, pół Kanadyjczykiem z tego, co pisze tutaj, więc w sumie nie wiem, może on mieszka w Kanadzie, ale jednak, no, flaga ukraińska jest na pierwszym miejscu, więc ja go uznałem bardziej za Ukraińca, i ma kij w mapping, no. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale chyba to Ukrainiec. Ewentualnie Ukrainiec mieszkający w Kanadzie. No, nie wiem, nieważne, mniejsza o to. Istotne jest to, że dokonało się coś, na co nie wiem, czy się doczekamy kiedyś kolejnej zmiany lidera, tak naprawdę. Bo to community tak powolno idzie, że to jest jakiś hit. Zobaczymy, nie wiem, ale globalny mapping ma nowego lidera. I to jest w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. Taka czysta ciekawostka. Możemy zobaczyć jeszcze jego statystyki. Ma 300 subskrybentów w miesiąc i 80 tysięcy wyświetleń, co jest już dużo lepszym wynikiem na pewno niż Base'a. 80 tysięcy wyświetleń nawet ja bym chciał obecnie mieć, bo to już nie jest takie proste jak kiedyś. Ale zobaczmy tutaj, no, tu ma ponad 500 000 nawet miał niedawno, czyli parę już 2 lata temu. Subskrybentów po 3000 na miesiąc. Ale widać, że kanał mimo wszystko, mimo że ma małą regularność, tak jednak coś się rozwija. I fajnie, bo widzieliśmy jego mapping wcześniej na właśnie. Ktoś to zobaczy, no, na tym filmie tutaj może zobaczyć, jak wyglądał jego mapping. Tam może się wbić, jak wyglądał ukraiński mapping. I on, z tego co pamiętam, nie był wcale zły ten mapping. Na pewno lepszy niż Base'a, w mojej opinii. Ciekawi mnie tylko, czy doczekamy się kiedyś jeszcze kolejnego jakiegoś innego gościa. Polacy mają zastój. To jest też ciekawe, ale w polskim community zawsze jak ktoś się zbliży do 25 tysięcy, to ma zastój. I ciekawe, ciekawe też to jest. To tyle.
co tu będę przeciągał bezsensownie, bo nie ma o czym mówić więcej. powiem tyle, że NHS jest w trakcie produkcji. Jakby, nie wiem, zastanawiam się w ogóle, czy nie zrobię takiego filmu, żeby opowiedzieć, dlaczego u mnie regularność tak bardzo leży. I jak ktoś będzie się pytał, to będę wam podsyłał tylko linkę do tego filmu. No nie wiem, bo nie każdy może rozumieć, nie każdy może wiedzieć. A też mi tak głupio to czasem zaniedbywać ten kanał, bo jednak wiadomo, no tu jest kawał historii. A też duże powiązanie czuję jednak z tym miejscem. I no twórczość na YouTube była dużą częścią mojego życia kiedyś. Teraz jest trochę inaczej, ale wciąż mam tu jakiś sentyment do tego i temu coś działam. Może bez właśnie super regularności, ale jednak NHS powoli robię. No to chyba tyle. Jak myślicie, ma tu ktoś szansę jeszcze przegonić Kiwa w tym momencie? Gdy wszyscy stoją? Czy coś się zmieni? Albo chociaż w polskim community, czy coś się zmieni w polskim community? Czy ktoś zaburzy tą trójkę kiedyś w obecnych realiach? Dobre pytanie. Aha, jeszcze tego do powiedzieć. Tutaj w sumie nawet widzę, że na stronce napisali jako... No tutaj był base, możecie kojarzyć. Czyli tu był base, teraz jest Kiw i nawet napisałem, że najbardziej subskrybowany mapper od 4 marca 2024 roku dokładnie. Nie wiem, top link przebił, może coś takiego. Base Bugariana po prawie 2000 dni jego dominacji. Od końcówki 2018 roku. Od wtedy base był top 1. Co jest, no naprawdę, ja mapping tworzę od lutego 2018, więc prawie całą moją historię base był top 1. I po tylu latach się to zmieniło. Dobra, trzymajcie się więc. Taki krótki filmik, nie wiem czy krótki. Zobaczę po zmontowaniu. Widzimy się, mam nadzieję, w następnych materiałach. Trzymajcie się i cześć.